Zresztą tak podobnie. Był tutaj wołany temat gazety, więc taka mała wiedza na początek tej wypowiedzi. Wczoraj było ogłoszenie w procesie partycypacyjnym. Byłem tam ja, był również mój kolega Kuba Zbrowski. Wspólnie reprezentujemy stowarzyszenie Twój Targówek. Promocja naszej organizacji, a także projektów, które złożyliśmy, wygląda tak. Pierwsza strona Super Expressu. Jaki nakład, nie wiem dokładnie, ale pewnie idzie to w tysiące, jestem przekonany. Pieniądze, jakie organizacja na to wydała, 0,0. Zachęcam Państwa do szerszej współpracy z mediami. A już jak jesteśmy przy temacie mediów, to 19 maja 2016 roku, czyli już blisko 2 miesiące temu, został sprzątnięty, usunięty stojak Gazety Mieszkaniec Targówka, który stał tam w holu głównym przez blisko rok. Jak udało mi się dowiedzieć od administracji, zostało to zrobione na prośbę pana burmistrza Michalca, ze względu na to, że w tej lokalizacji, gdzie znajdował się stojak Gazety Mieszkaniec Targówka, miała powstać ekspozycja płótna, które było rozwijane podczas Dnia Flagi Państwowej na polu BGR, a także miała być docelowo zagospodarowana nowa ekspozycja dla gazet lokalnych. Póki co nie ma tylko stojaka Gazety Mieszkaniec Targówka, wszystkie inne są, minęło 2 miesiące, więc takie moje pytanie, czy po wakacjach, bo zakładam, że 4 miesiące wystarczą na to, żeby zrobić z tym porządek, Gazeta Mieszkaniec Targówka będzie mogła wrócić do urzędu, tam gdzie była, może w inne miejsce, do urzędu dzielnicy Targówek, urzędu mieszkańców Grudna, Zacisza i Targówka. Bardzo proszę o odpowiedź pana burmistrza Michała. Szanowni Państwo, proszę o odpowiedź. Szanowni Państwo, niestety też się opóźniło to, co pan mówił, ekspozycja, ale już jest praktycznie ukończona. Myślę, że uda się w przyszłym tygodniu właśnie to zainstalować. Także tutaj mogę tylko przeprosić, co długo trwało, ale też pewne rzeczy techniczne były do poprawienia. Mam nadzieję, że spodoba się to zarówno mieszkańcom, jak i Państwu. A te pozostałe problemy staram się rozwiązać, jak już to zainstalujemy, tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Czyli rozumiem, że Gazeta Mieszkańca Targówka będzie mogła powiedziałem, że będziemy rozwiązywać ten problem. Nie powiedziałem, że taka sytuacja będzie. Postaram się, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby będzie była możliwość ekspozycji tych elementów, które chcemy Państwu przedstawić oraz umożliwić eksponowanie wydarzeń, które pojawiają się na terenie dzielnicy. Czyli mówiąc tak czy nie, ma żadną dzielnicę. Kolega pozwoli, to ja zadam to pytanie. To po co było wystawiać stojak, w którym były gazety umieszczane, po to, żeby nie zrobić ekspozycji od razu, tylko on stoi w innym miejscu, czy w ogóle zginął? Bo jeśli go w ogóle nie ma, to ja bym zwrócił się do taką prośbą, żeby to pytanie, które zadał tutaj pan Bernard potraktować jako moje pytanie w trybie zapytania. Ja chciałbym dostać na to odpowiedź na piśmie, bo to jest niezwykle interesująca kwestia. To panie burmistrzu, w związku z tym, że mamy zrobić jakąś wystawę w bliżej nieokreślonym czasie, zostaje usunięty stojak, jak rozumiem, postawiony w pewnym uzgodnieniu wcześniej. No i 4 miesiące, czy na ile czasu trzeba czekać, a potem się zastanowimy, gdzie go postawić. No, mam wrażenie, że to jest takie działanie niezgodne z dekalogiem.